za chwilę będzie Pan miał okazję z bliska. Jest to dla Pana jakieś ważne wydarzenie w Pana życiu? Oczywiście, że tak. Zawsze marzyłem o tym, żeby zasiąść za sterami jakiegoś samolotu pasażerskiego. Natomiast do tej pory nie było mi to dane, ale mam nadzieję, że dzisiaj chociaż na tej prezentacji będzie taka możliwość, żeby zasiąść, zobaczyć jak to jest, zrobić zdjęcie ewentualnie pamiątkowe. No jest to dla mnie jeden z bardzo, bardzo ważnych. Bardzo się cieszę, że mogę brać w tym udział. Ma Pan nadzieję, że kiedyś poleci Pan nim w prawdziwy rejs? Taki jest zamiar, takie są moje marzenia, takie są moje plany na przyszłość. Byłoby super zacząć od obejrzenia na oficjalnej prezentacji, którą mamy dzisiaj, a skończyć za ileś lat za sterami. Tak, Kraśnieński, Wydział Promocji Sportu Turystyki Urzędu Miasta. Kurs plastyczny dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjów o tematyce Dreamliner samolot marzeń. Także mieliśmy 21 prac, wpłynęło na konkurs. Komisja konkursowa złożona z pracowników Urzędu Miasta i Portu Lotniczego wybrała 4 prace. Najładniejsze naszym zdaniem były to prace i dzieci 7-letnich i 11-letnich. No i dzisiaj 5 grudnia odbyło się wręczenie drobnych upominków, a główną atrakcją jest wejście i asystowanie przy lądowaniu Dreamlinera w Bydgoszczy i wejście na pokład i przyjrzenie się temu cudu techniki. Samolot ma długość 56 metrów. Rozpiętość skrzydeł to ponad 60 metrów, natomiast zasięg tego samolotu to aż 12 tysięcy kilometrów. Nas jest tylko kilka osób, będziemy Państwu mogli pomóc. Proszę zadawać pytania. Wrażenie bardzo przyzwoite. Trzeba, że zrobiło wrażenie. Ale co najbardziej się podoba? No, najważniejsze, przestrzeń, przede wszystkim wygodne fotele, szczególnie w klasie pierwszej, rozkładane do pozycji leżącej. No w ogóle nowoczesna przestrzeń. Myśli Pan, że kiedyś poleci Pan takim? No mam nadzieję.